Młynek na wolne pole gdzieś tam w kierunku Mateusza Felińskiego, ale zbyt mocne to zagranie i od bramki Andrzej Latański. Strychalski do przodu tam w kierunku Felińskiego. Faulowany jednak w tej sytuacji był grający z numerem trzecim Łukasz Skowronek. Urbaniak. Boroń poradził sobie z rywalami. Jeszcze faulowany był defensor niebiesko-biało-zielonych i od rzutu wolnego grę wznowią Kaliszanie. Żurawiński. Szeroko wychodzi mu na lewej flance Młynek. Do niego też adresowana piłka. Jednak to zagranie było niedokładne. A teraz długa krzyżowa piłka zawodników z Ostrzeszowa jednak została przecięta przez Urbaniaka. Faulowany jednak w tej sytuacji był jeden z zawodników gości i od rzutu wolnego rozpoczną piłkarze Wiktorii Ostrzeszów. Konkretnie uczyni to grający z numerem 10 kapitan ostrzeszowskiej drużyny Krystian Sikora, a pewnie tym razem w bramce spisał się Adrian Wolniak. Rzuty z autu Borys Boroń. Po raz kolejny od rzutu z autu Kamil Urbaniak. W kierunku Mateusza Felińskiego. Ten jednak nie poradził sobie z rywalem. Strychalski jednak wyekspediował piłkę daleko poza linię boczną i rozpoczną zawodnicy z Ostrzeszowa. My tym razem oglądaliśmy na lewej flance pojedynek Borysa Boronia z grającym z numerem 15 Arturem Skrobaczem. Boroń jednak zdołał wyłuskać jeszcze tę piłkę, wywalczył rzut z autu dla Kaliszan. Urbaniak, długa piłka, ale tutaj po raz kolejny Jacek Rosadziński przeciął to zagranie. Sowiński do Świercza. Świercz jeszcze raz z wykorzystaniem Sowińskiego. Feliński faulowany był jednak w tej sytuacji przez grającego z 19 numerem Karola Ogrodniczaka. Ostrychalski. Próba długiego zagrania w kierunku Artura Szczepaniaka, jednak zbyt mocne to zagranie. I spokojnie Andrzej Latański. 4-1 prowadzą Ostrzeszowianie po dwóch bramkach
Marcina Świercza i dwóch bramkach Michała Mazurka. Kontaktowe trafienie dla Kaliszan zdobył grający z numerem trzecim Artur Szczepaniak. Boroń z pojedynki powietrzne w środkowej strefie boiska, odrzutu z autu po raz kolejny Kaliszanie. Ostrychalski. Po raz kolejny kiepsko spisali się defensorzy gospodarzy w posiadaniu piłki i ostrzeszowianie. Rosadziński. Rosadziński ładnie uruchomił tam na lewej stronie swojego kolegę, przy nim Kamil Urbaniak. Marcin Mazurek. Tracą jednak piłkę ostrzeszowianie, ale tylko na chwilę, bo bardzo źle przyjmował Feliński. Raz ostrzeszowianie jest już na lewej flance. Przed chwilą rozpoczęła się 70. minuta gry. W dalszym ciągu Kaliszanie przegrywają 1-4 z Wiktorią Ostrzeszów. Świercz próbował odgrywać do swojego kolegi. Teraz w środku pola Zieliński. Nie zdołał przeciąć tego zagrania. Jeden z zawodników Wiktorii Ostrzeszów, którzy zdołali wyłuskać piłkę, już rozpędzają kolejną akcję, ale tym razem połapał się w tych zamysłach zespół przyjezdnych Borys Boroń. Urbaniak do Felińskiego. Tutaj poradził sobie po raz kolejny Jacek Rosadziński. I ostrzeszowianie. Teraz ładne krzyżowe zagranie na rozpędzającego się grającego z numerem czwartym Mariusza Molka, ale poradzili sobie z tym zawodnikiem podopieczni Mariusza Kaczmarka. Tutaj widzimy walczącego Szczepaniaka. Tym razem Szczepaniak i Rosadziński. Szczepaniak teraz ostro, bezpardonowo wręcz potraktował swojego rywala. Sowiński. Po raz kolejny rozpędza się grający z numerem czwartym Molek, ale zatrzymany przez Kaliszan. Młynek. Razem znowu w posiadaniu piłki ostrzeszowianie. Skowronek zatrzymany teraz przez Szczepaniaka, ale fatalnie teraz Stasiak zagrywa w kierunku Dariusza Pietrzaka.
poradził sobie teraz ze swoim rywalem. Dawid Żurawiński był do tego jeszcze faulowany. Ostrychalski. Ładnie teraz dostrzegł na prawej stronie Borysa Boronia. Boronie do szybkiego Kamila Urbaniaka, ale tam równie szybki skrobacz zdołał jednak wywalczyć rzut z autu na wysokości pola karnego Urbaniak. Kaliszanie w dalszym.